Jak zaoszczędzić energię? Nad tym dziś debatowali w Katowicach specjaliści nie tylko z Polski, ale i z Europy w ramach 4. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Parku Naukowo-Technologicznym Eurocentrum. Odbył się panel dyskusyjny, na którym biznesmeni mogli dowiedzieć się, jakie są cele, wyzwania i korzyści z efektywności energetycznej. Oto najbardziej ekologiczny budynek w Polsce. Znajduje się w Katowicach w Parku Naukowo-Technologicznym Eurocentrum. Już z zewnątrz robi wrażenie. To budynek pasywny, wyposażony w nowoczesne technologie grzewcze i chłodzące. Nieprzypadkowo właśnie tutaj odbył się specjalny panel dyskusyjny w ramach 4. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematem była efektywność energetyczna właśnie w przedsiębiorstwach. Efektywność energetyczna to jest efektywne zużycie energii, czyli takie zaoszczędzenie energii, głównie elektrycznej, aczkolwiek nie tylko, bo zużywamy cieplnej więcej niż elektrycznej, takie jej oszczędzanie, żeby nie obniżyć sobie standardu życia i komfortu. Jak to zrobić? Są rozmaite sposoby. Opowiedzieli o nich specjaliści zaproszeni do dyskusji. I czasami to jest kwestia zmiany technologii, znalezienia w konsekwencji audytu energetycznego tych miejsc, gdzie są straty energii i wyeliminowanie ich, a czasami polega to na zmianie technologii bądź organizacji produkcji. Jak można się było dowiedzieć, by zaoszczędzić na energii, wpierw trzeba trochę wydać. Jeśli jednak przedsiębiorcy zdecydują się na wprowadzenie efektywności energetycznej, mogą otrzymać różnego rodzaju pomoc, chociażby tą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Są to pożyczki i pożyczki łączone z dotacjami i z umorzeniami. W zależności od tego, jaki jest proponowany, a potem wyegzekwowany przez nas efekt ekologiczny. Rocznie Wojewódzki Fundusz przeznacza na poprawę efektywności energetycznej około 200 milionów złotych. Jak mówiła Ann Hartmann, główny doradca Dyrekcji Generalnej do Spraw Energii, w perspektywie unijnej przeznaczone ma być zaś ponad 3 miliony euro. Polska będzie mogła również dostać część tej kwoty pod warunkiem, że przygotuje na tyle innowacyjne projekty, które pozwolą na zmniejszenie zużycia energii. Niestety, jak przyznali i uczestnicy panelu, jak i specjaliści, oszczędzanie energii nie jest tanie, a sama energia będzie jeszcze droższa.